Jesteśmy w Pratolinie podczas 10. pielgrzymki leśników Lubelszczyzny na Podlasie. Pielgrzymka po raz 10, ale nie z rzędu 10 razy. Przeszkodziło nam to w tym wszystkim pandemia. Natomiast już po raz kolejny spotykamy się. Wcześniej przez 9 pielgrzymek byliśmy goszczeni przez księży oblatu Sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej w Kodniu. Natomiast dzisiaj po raz pierwszy poza Kodniem, ale taki był zamysł od początku, żeby te trzy sanktuaria, Kodeń, Leśna Podlaska i Pratulin, były miejscem spotkań pątników leśników na Podlasiu. Wszystkich leśników z województwa lubelskiego. Panie redaktorze, nie tylko lubelskiego, ale przede wszystkim. Natomiast nasza dyrekcja sięga również na województwo mazowieckie, jedno nadleśnictwo i 8 nadleśnictw na Podkarpaciu, a więc pielgrzymka ma charakter ponadregionalny. Kiedy 10 lat temu, 12 lat temu rozpoczynaliśmy, nie marzyliśmy, nie myśleliśmy, że to tak się rozrośnie. Wtedy na pierwszą pielgrzymkę przyjechało niecałe 100 osób. Na następne już było 200, było 300, było 500, 700, dzisiaj jest 300. Przyjeżdżają ci, którzy mają potrzebę i chcą być tutaj razem wspólnie. Gość specjalny, biskup siedlecki, pasterz Kazimierz Gurda. To dla nas wielkie wyróżnienie i nobilitacja. Pielgrzymka po raz pierwszy gościmy tak wysokiego hierarchii Kościoła katolickiego. Z waszej branży leśników, przyjaciele leśników? Widzę mundury policyjne, wojskowe. Tak, są dzisiaj z nami wszyscy przyjaciele. Pan dyrektor Jan Kowal wystosował zaproszenie do wielu gości i wielu gości dzisiaj jest z nami. Są służby mundurowe, są samorządowcy, jest bardzo dużo pracy, są przedsiębiorcy, są zakłady usług leśnych, są myśliwi. Naprawdę wielu, wielu przyjaciół, na których zawsze możemy liczyć, a oni oczywiście na nas. Ten rok będzie łatwiejszy pod opieką w tym momencie męczenników unickich. Tak, ten rok jest wyjątkowy, bo mamy 150-lecie rocznicy męczeńskiej śmierci męczenników podlaskich i dlatego pielgrzymka jest tutaj. Będzie łatwiejszy, bo wierzymy w siłę modlitwy, w siłę jedności. Dziękuję. Leśnicy są w niebo wzięci, że tak wysoki rangą hierarcha Kościoła katolickiego zechciał być na ich wydarzeniu. Ja też jestem zaszczycony tym, że mnie zaprosili i że mogę być tutaj w tym miejscu razem z nimi w Pratolinie. To miejsce dla nas, dla diecezji siedleckiej jest bardzo ważne i dlatego ucieszyłem się, że oni chcieli do Pratulina przybyć na swoją pielgrzymkę, a ja bardzo chętnie będę razem z nimi się modlił i za nich się będę modlił dzisiaj. Tutaj w tym miejscu sanktuarium męczenników podlaskich. Ksiądz biskup, lubi las, spędza wolny czas w lesie, chodzi na grzyby? Gdybym miał taką możliwość, to pewno bym spędzał trochę czasu więcej w lesie, ale zasadniczo takiego czasu nie mam, żeby można było pospacerować po las, po lesie, ale kocham przyrodę na pewno, kocham przyrodę i bardzo się nią cieszę. I jeżdżąc po diecezji siedleckiej do różnych parafii, przejeżdżam przez urocze odcinki trasy, które są przebiegają przez lasy i naprawdę jest to czymś takim bardzo pięknym, że można w ten sposób podziwiać także i z naszym samochodu piękno świata stworzonego. Na koniec jeszcze zapytam, grupa leśników, leśnicy to szczególna grupa ludzi, doceniani, mają ogromne wyzwanie przed sobą, to co pilnują, to czym się opiekują? Tak, myślę, że to jest, prawda, bardzo ważne zadanie, jakie mają do spełnienia wobec społeczeństwa, które jest, prawda, wobec kraju, który jest, w którym żyjemy. Oni troszczą się o to, taki zasób, ogromny zasób, prawda, bogactwo naszego kraju, jakim jest las i wszystko to, co las stanowi, prawda, więc i roślinność, ale i także i zwierzęta. To jest wielkie zadanie wobec społeczeństwa, które wypełniają bardzo dobrze, bo lasy mamy bardzo piękne i możemy z nich korzystać na różne sposoby i myślę, że mieszkańcy, którzy żyją w pobliżu lasów, też doceniają i widzą, prawda, ogromną troskę i pracę właśnie leśników. Sporo okrągłych rocznic,
No bo rzeczywiście po raz 10 pielgrzymka, to lecie istnienia lasów, bo to już za tydzień tak naprawdę pierwsza data, kiedy prezydent Wojciechowski podpisał rozporządzenie czy ustawę dotyczącą lasów państwowych w czerwcu 1924 roku, 150-lecie męczeńskiej śmierci unitów podlaskich. Także no 80-lecie też regionalnej dyrekcji, bo 1 sierpnia mija 80 lat istnienia lubelskiej dyrekcji. Jak działa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie? Czym się zajmuje się, co robicie? Powiedzcie o sobie. Działamy bardzo dobrze, sprawnie, w dobrej atmosferze. No i realizujemy zadania bardzo, bardzo szeroko. Jednym zdaniem, prowadzimy zrównoważoną gospodarkę leśną. Przepraszam, to jest kobieta. Ja rozumiem, z tym mnie też rozprasza. Dyrektorze, jacy leśnicy tu się spotykają? Już pan Mariusz Kwieciński wspomniał, że działacie nie tylko na terenie województwa lubelskiego. Rzeczywiście, jeśli chodzi o zasięg Regionalnej Dyrekcji Lubelskiej, obejmuje leśnictwo Sarnaki, które jest położone w województwie mazowieckim. Przepraszam. Mamy kilka nadleśnictw z południa regionalnej, które są w województwie podkarpackim. No i nasz podział nie jest tożsamy z podziałem kraju, on jest związany z podziałem bardziej przyrodniczym. No to ilu leśników pracuje na leśnictwie lubelskim? W Regionalnej Dyrekcji Lubelskiej? Ostatnie dane 1402. Pielgrzymka dzisiaj po raz 10 i tak z roku na rok coraz więcej tych leśników przyjeżdża. To miło tak się spotkać, porozmawiać, wymienić doświadczeniami, zapytać, co słychać u kolegów. No tak, mamy już parę miejsc na tradycyjne spotkania. Dzisiaj jesteśmy tutaj w Pratulinie, czyli na północ Regionalnej Dyrekcji. 14 lipca spotkamy się, nie wiem, czy równie w licznym gronie, w miejscowości Stany. To jest teren nadleśnictwa Nowa Dęba. Z okazji święta, także patrona leśników, świętego Gwalberta. Dzisiaj przy również spotkanie wasze robocze. No, o czym będziecie dyskutować? Przygotowane są również odznaczenia i dyplomy. Tak, spotkamy się, mamy kilka takich tematów. Oczywiście nie będzie to bardzo długie spotkanie, nie będziemy poruszali najbardziej drażliwych tematów, bo to jest trochę święto. Natomiast takie podstawowe elementy gospodarcze sobie omówimy. Na koniec, województwo lubelskie i te leśnictwa, którymi opiekujecie się w mazowieckim i w podkarpackim, nadal będą zalesiane, te zieleni będzie przybywało? Takie są plany na najbliższe lata? Wszystkie pytania są bardzo trudne, ale jeśli chodzi o lesistość naszej dyrekcji, ona trochę odbiega od lesistości Polski. To jest poniżej 25%, a lesistość Polski jest około 30%. Wynika to przede wszystkim z tego, że Lubelszczyzna jest rolnicza. Mamy dużo żyznych gleb, ziem, na których prowadzona jest gospodarka rolna. Są fragmenty, gdzie lasów jest sporo i to jest między innymi północ, czyli Podlasie, i południe, czyli Podkarpacie i Puszcza Solska, Lasy Janowskie. I tam tak naprawdę są najbardziej jednolite i najbardziej rzeczywiście zalesione tereny w całym regionie. Natomiast na pewno powierzchnia nie będzie się zmniejszała, jeśli chodzi o lasy. My, jeżeli możemy, jeżeli jeszcze nabywamy ziemię, czy dostajemy ją od innych agencji państwowych, to w dużej mierze z przeznaczeniem na rzeczywiście zalesienie.
Thank you.